Tak, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w Barczewie i zwiedzam sobie normalnie moje rodzinne okolice, miejsca, w których się wychowałem i w których spędziłem bardzo dużo czasu, jak byłem mały. Chodziłem do szkoły średniej. Potem tu u góry jest dom, w którym ja mieszkałem i tu paluchem pokazuję trzy okna, które były nasze okna. I ja widziałem ten staw codziennie z okna. Sobie tu obok taka fajna kamienica. Tam jest z tyłu zakład karny. No bo ja mieszkałem koło zakładu karnego, nic nie poradzę na to. I tak to wyglądało. Dzisiaj mam taki sentymentalny spacerek z moimi dziećmi. Przyprowadziłem ich tutaj, żeby sobie popatrzyli. Tu mój garaż, gdzie kiedyś trzymałem tej rower. Na przykład. To takie historyczne są miejsca. I ja je pokazuję tym dzieciom moim. Tutaj ja mieszkałem koło kościoła Andrzeja Boboli w Barczewie. Tam jest kamienica. O, tutaj są moje trzy okna. Te dwa okna pierwsze to były mój pokój, a ten trzeci to był rodziców okno. A tutaj grałem w świniopasa, graliśmy w piłkę, wojnę, chowanego i po tych drzewach chodziłem tutaj, te drzewa, tutaj paluchem pokazuję. Przepraszam, że palcem, ja nie mam wskaźnika lepszego. I tędy zaginąłem do szkoły, bo teraz mieszkam kawałek dalej, tam gdzieś sobie tam mieszkam. Mieszkałem, przepraszam, potem. Mieszkałem najpierw tu, a potem się przeprowadziliśmy do innego domu, który jest tam. Ale to jest moja droga codzienna do szkoły. Chodziłem tędy 8 lat plus 4, 12 lat. Przebieżałem tą drogą do szkoły. Także to takie mam dzisiaj wspomnieniowy wyjazd i pobyt. Między innymi, bo jestem sobie w specjalnej okazji, gdyż moja mamusia ma urodziny. Obchodziliśmy święta, ale wszyscy ładnie wyglądamy, tak jak ja. Na razie, hej. O, tutaj jest... To jest moje... Co? To jest strażnicza budka. Zaraz wam pokażę. Gdzie to... I tu było, tu patrz, jakie drzewa wyrosły na samym środku. A tu było przecież ten... tu był przecież tartak taki. Tu pełno ludzi było. Pracowali. A tutaj co zaraz jest? O, i tutaj, patrzcie, okno widać ma nasze. Ten występ taki w tą stronę, w tym zielonym bloku, to to pierwsze okno to jest Magdy. A to drugie to kuchnia. A, no to kawałek tutaj jeszcze trzeba było być, tak. Patrz, i te ogórki tylko tu zostały jeszcze takie w miarę. Ale tu było wszystko tam do końca, tak wyglądało jak to. To były takie ogórki. No, tu wieżyczka. No. I tutaj jak się szło, można było iść o 12 w nocy, nikt nie napadł, bo strażnicy byli. Tam się, to były dwa rodzaje skrótów. Albo się szło tędy. Patrz, to pod... dom mieszkalny tam zrobili. No to był ten tartak cały, tam była wejście, tu więźniowie pracowali. No, no tamta jest ten, okratowana taka, widać, że na okrągło zrobili. A tu parking. No proszę. Ale wieje. I tu chyba na rowerze zaginałem, jak jechałem po zakupy, co ci zawsze opowiadam, że chodzę na zakupy, chodziłem całe życie. Robisz to tędy, miałem ten Wigry 3 i tędy śmigałem tam. I z tej górki było fajnie. A jeszcze były kiedyś takie siatki, reklamówki. Nie, o, teraz masz reklamówki. A kiedyś były takie żyłkowe siatki. I z tymi siatkami, czekaj. I z tymi siatkami żyłkowymi miałem je na tych, na kierownicy powieszanych
I tu pod górę to niestety trzeba było z buta. A tu nie było bramy. Tu był mur tylko. No teraz zrobili bramę. Nie. Aż tak daleko nie zajdziemy. Tak, idziemy na spacer. Nie wiem, gdzie, nigdzie nie idziemy. Tu nie było tego. Tak się mówiło na skup mleka. A teraz tutaj nawet mają czujniki, kurde, na takich, kurde, szajsowatych. Tych, patrz, chroniony. I tutaj, no chodźcie jeszcze kawałek, tu wam pokażę ten, gdzie mieszkałem. Myśmy mieszkali wiele, wiele lat. Tutaj. Taka rzeczka, tutaj teraz ładnie zrobili kamyczki. Tu jest kościół, ma się jeden, protestancki. A tam jest drugi kościół, a tam dalej jest dom kultury, w którym pracowała ciocia Krysia. Nasza, wiesz? Ile razy ja tutaj dziennie przechodziłem tędy. Czasem po 3-4 razy nawet. Kaczusiu, o drzewko ścieli. Kiedyś było to drzewko. Tak, i te kaczki, one tutaj są, co odkąd pamiętam. Przez całe życie były te same kaczki. O, i tu wam pokażę. To był taki okres, że mój tata pracował tutaj w tych oknach. Nie było tego płotu, oni teraz go dopiero postawili. To szedłem po klucz od domu. I oni przez okno dawał. Tak było. Śmiesznie, co? I tu była jakaś główna brama. Tutaj przywozili wszystkich więźniów i tutaj przyjeżdżali na odwiedziny. Oj, mostek. O, zobacz, Sebuś. Tutaj taki, widzisz murek? Ten tutaj taki? To? No i ja na ten murek kiedyś wlazłem, bałem się potem zęk. Najpierw się z niego... Spadłeś do rzeki? Wykaczek? Nie. O. I tutaj żeśmy grali sobie schowanego w berka pod tym mostem, tu żeśmy się go bali. Tutaj teraz zrobili, tutaj były drzewa, o właśnie to drzewo, wycięli to drzewo, kaczka. Tutaj i tu było tak, Seba, patrz. Tu się stawało na linii. A tam, gdzie ta kupa, kawałek za tą kupą, co w tej czarnej folii jest, nie? To się stawiało dwie cegły i na niej butelkę plastikową. I się rzucało kijami, tak jak tutaj, taki kij, jak tutaj, nie? Kto trafił, to mógł biec. A tu koło tego drzewa, nad tym drugim drzewem, stał gościu Filiopas, który pilnował i z kijem wybiegał. Myśmy walczyli na miecze, tak jak ci wydaje. No i chodziło o to, żeby strącić tą butelkę. Na przykład, tak? On wtedy biegł, stawiał jeszcze raz i miało obronić się, tak? Było czasem tak, że nas było kilku na jednego. No i na ten murek wlazłem tutaj, ten mały. Jak ja na niego wlazłem, na górę, a potem się tak bałem zejść z niego. O, i Seba, tutaj po tych garażach żeśmy skakali. Tutaj widzisz, jest taki ten, takie przejście, nie? Graliśmy w wojnę. No i tu żeśmy chowali tam. Pajarek, pa. Tutaj były remonty, to robotnicy jakieś rury kwali i zrobili okopy nam, tak jak na wojnach były, nie? I żeśmy tam grali. A tutaj, gdzie te drzewa, to po tych drzewach całe dnie siedziałem na tych drzewach. Tylko, że one nie były takie jak teraz. One są poobcinane gałęzie mają, żeśmy przychodzili z jednego na drugi. A tutaj
No tutaj jest parking teraz, kiedyś nie było tego parkingu. Myśmy grali w noża, w pikuty. Nie, to się grało tak z nosa, z ucha, ten, nie? Z kolana, z łokcia. Albo się robiło te państwo takie się rysowało i tam się obcinało. A tylko pod tą jeszcze ten i wracamy. Pod tą bramę. Mój kolega mieszkał nad tą bramą. Bo to jest kościół, pod którym Magda brała ślub. Tutaj. No, tutaj. Słuchajcie, wchodziło się w tą bramę. I tutaj, na wprost, gdzie są te drzewa, to stały autobusy. Bo tu była zajezdnia, stały autobusy i jak było, widziałem autobus, to szybko tutaj był przystanek. Teraz wam pokażę. Oluś, no. I ten. Szybko biegłem tutaj na autobus, bo było czasem tak, że mogłem sobie jeden przystanek podjechać na przykład, nie? A jak chodziłem do szkoły średniej, no to codziennie dojeżdżałem. Tu stał autobus i on podjeżdżał tutaj. Tu już nie ma. Tu jest te czerwone samochody. To stały kiedyś, stała kiedyś taka knajpa i tam można było frytki kupić, kurczaka. A tutaj jest restauracja. I tu chodziłem na swoje pierwsze dyskoteki, tylko że z tamtej strony się chodziło, tak? Tu będziemy zawracali tędy. I tak naprawdę to ja szedłem tędy tutaj do szkoły, bo tędy było krócej. Już się każdy metr liczył. I tu był skrót. Tu. I tu była dzida szybko, kurde, przez ten. I szybko było tutaj do autobusu. Bieg. No tutaj tak ładnie teraz porobiony jest, ładnie wygląda. Kiedyś tu nie było. Popatrz jak tutaj jest ładnie teraz, takie te błotki porobili. Jakieś kiedyś nie było tego. Ławeczki. No a tutaj gdzie teraz tak jest, zobaczcie, tu jest tak ładnie teraz. To były krzaki takie, nie dało się tędy przejść, to była taka ścieżka dla rybaków wzdłuż tego, żeby tam przejść. Tam ulica Warmińska jest, tam ten budynek to jest szpital. Tam. A tu gdzie te żółte budynki, ten żółty budynek, o tutaj w tym żółtym budynku chodziłem na religię. Bo kiedyś nie było religii w szkołach, tylko była pod kościołami, to było lepiej. A za tym budynkiem jest fabryka, była fabryka Warmianka, była fabryka ubrań jakichś tam, robili ubrania. Ładna się nazywała Warmianka. A jak Magda robi teraz, pokazuje swoje występy, no to tu występuje. Widzisz ten, Majusia? Sabuś? O. Tutaj też, bo widać, kurde, okienka, jak myśmy. Tutaj. Tutaj. Czekaj, tutaj? Albo tutaj. Nie, tutaj. Tutaj był nasz garaż. Tu był nasz garaż chyba, to? Tak, małe? Czekaj, to albo tamto. Tylko uważajcie. Nie mogę sobie przypomnieć teraz. Bo tu nie było, tu były ten, nie było takich tych no, chodników, tylko były ścieżki. Patrz, już nie pamiętam, nie jestem pewny, kurde. Ale chyba tutaj. I tu trzymałem rower, jakieś tam szpargałyśmy trzymali, warsztat nasz taki. Tylko zakaz fotografowania. Na te mury też żeśmy wchodzili tutaj. A w tych haszlach
a w tych chaszczach łowiliśmy żaby. Łapaliśmy żaby. Żabki. Tutaj nigdy się, nie wiem, może z raz weszłem do wody. Jakoś tak było nie za bardzo. Chyba ona zawsze była zimna. Ale ludzie się kąpali tutaj. Jakim cudem? Nie wiem. Pojemnym skrótem. Będziemy przechodzili koło mojego pierwszego domu, w którym ja mieszkałem w Barcewie. A w którym mieszkała potem cicia Krysia. Kościuszki. Ale wysokie te choinki. O, i tutaj... Tutaj nutrie żeśmy mieli. Tutaj były takie budki. Mój ojciec miał i tu przychodził codziennie siano wymieniać i marchewki im dawać jedzenie. Pierdliwa robota, nie wiem po co on to hodował. Nic potem z tego i tak nie było. Teraz jak jestem większy, to to wszystko inaczej wygląda. Jakoś wtedy, gdy byłem mały, to to takie większe mi się wydawało. Te wszystkie rzeczy, patrzcie tu jaki bunkier. No. No, tu też były takie. A tu ładny domek wybudowali sobie, patrzcie, już teraz troszkę pozmieniało. Tu był taki wysoki płot. Tu chyba taka stodoła stała duża, że nic nie było widać. Tędy jeździłem, jak się śpieszyłem na rowerze, bo my mieszkaliśmy na przykład tam, na Klasztornej, tam ulica Klasztorna. I mama mówi, jedź szybko Andrzej, bo ten, po cukier do cioci, bo mi zabrakło. Kiedyś to były takie czasy, że mogło zabraknąć, bo teraz się, kiedyś nie było marketów. Teraz widzieliście, to kupi 10 kg cukru i stoi w domu, nie? A kiedyś nie, kiedyś było pół kilo się kupowało, kilogram. Weź trzy jajka mi zabrakło do ciasta. I jeź do cioci. I ja jechałem po te jajka. Kiedyś nie były sklepy tak jak teraz otwarte. Tu była jakaś stolarnia. No i tutaj, tędy też bardzo dużo chodziłem. Tędy to ja do szkoły, do podstawówki to chyba 2 lata. Jak tu mieszkaliśmy. Te kamienice, wszystko to tak samo. Tu się nic nie zmieniło, te akurat. A tutaj ładnie już odnowili te domki. No i tutaj, na tym podwórku ja spędziłem swoje dzieciństwo. Tu mieliśmy sąsiadów. I to tutaj właśnie ta sąsiadka powiedziała do mnie, ty stary koniu. Jak miałem 6 lat. I byłem taki mały. Dokładnie w tym miejscu. No tu na tym. Tak. I tutaj, o, tu nie było tych płotów takich, tak jak teraz. Tutaj, gdzie to u góry okno jest, to był pokój u góry i tam kiedyś ciocia studentki trzymała, że ten, na stancję takie było, nie? A tu na dole jest takie okno, malutkie, to jest takie okno, ono było kiedyś duże, takie wielkie, jak my mamy w domu. I ja kiedyś tu się bawiłem z tymi dziećmi od sąsiadów i to okno otwierałem i tak puknęłem i całą szybę. Ale był płacz wtedy. I mnie potem jeszcze osa ugryzła. Ukąsiła mnie osa
I ja się ich ten, Sebastian też się bałem kiedyś. I schowałem się pod kołdrą, bo wszędzie osy te latały, ja się bałem, że mnie znowu ugryzą, mnie zjedzą. No. W miejscu jak stoimy teraz, to taki, nie wiem, na Facebooku widzisz, ma się czasem się do mnie Andrzej Biniecki odzywa, taki. No to Andrzej i ma brata Marka. To byli pierwsze chłopaki, co mieli motor w Warszawie. I oni tutaj mieszkaliśmy, oni przyjechali do nas tutaj. I tutaj tym motorem stali. I ja wtedy pierwszy raz w życiu na motorze jechałem, bo oni mnie wzięli na ten motor, wsadzili i mnie przewieźli tam do góry i na dół. O. Atrakcja była. Wiesz, jaki to był szpan? Mieć motor wtedy? O Jezu! O Jezu! Idziemy powoli do góry. A tutaj pamiętacie takich historii swoich? Nie. Z Kargula i Pawlakiem byli. I tutaj w tym domu mieszka taki pan, który się nazywał Taugin. I on wyglądał jak ten Kargul dokładnie. Tak mi się z tym Kargulem kojarzył. Taki podobny. Góry, kaczki, droga na Ostrołękę. A tam teraz widać ładnie te, patrzcie, jak widać ładnie pola takie. Ja na tą drugą stronę tam przechodziłem. Tam się dało przejść. Tutaj teraz ten, a tu z góry na dół były ziemniaki. Albo truskawki, albo coś. A teraz skóry. No, się pozmieniało. A miałem takich znajomych, którzy, nie wiem, tu może jeszcze mieszkają. Tu mieszkali, nie mieli mieszkania. W tej budce. Tak. Mieszkali. Patrz, tutaj mieszkają. Bo tutaj jakieś oczy, drzwi właśnie w gradzianie. Kibel ma właśnie, mają takie podobne kowarki. Mają. No. Oni muszą tu mieszkać dalej, patrz. Tyle lat. I my to jest teraz ładnie wyrównane. A tu nie było, tu było takie skale, tak jakby jak sobie jak się wspinałem po tej murku, co ci pokazywałem, nie? To był taki skrót i tutaj się szło tędy. I hardcore to było zjechać na tym na rowerze. Ale to był hardcore. Idź do domu już. Szybko. Idź do domu. A tam jest taki jeden dom, w którym ja kiedyś na samym początku mieszkałem, jak się sprowadziłem do Marczewa. I tutaj mam zakład karny. A tutaj jest droga do mojego kolejnego domu, bo ja mieszkałem w trzech miejscach w Marczewie. Najpierw mieszkałem tu, potem mieszkałem na ulicy Klasztornej, a potem na samym końcu mieszkam na Kościuszki, tam kawałek dalej za tymi dwoma blokami. I to była moja kolejna droga do szkoły, tędy sobie chodziłem, a teraz tutaj jest brama wjazdowa i tam ludzie sobie przychodzą na odwiedziny, dzwonią do mnie, idę na obiad, na razie. No i tędy aktualnie teraz robili. Ładnie. No wiesz, tutaj ludzie mieszkają, którzy się znają. Dobrze, tu nikt nie rozrabia ci. Tu jedne z pierwszych garaży. No. Tu nie pamiętam, co tu było. A tu jakieś szopy były. No jakieś tam musieli tam zburzyć. O, takie drewniane to były chyba. Tu drewniane, tu blaszane jest. Ale mały się ja tędy chodziłem. Ile ja się tu nachodziłem tędy. Sobie nawet nie wyobrażasz. Teraz to wszędzie samochodem, to wiesz, ja mam samochód, robię trzy kroki i wsiadam w samochód. Nigdzie nie chodzę. A kiedyś tylko z buta. Aleśmy się tutaj nachodzili. Coś ok. O, i tutaj sobie tak szliśmy. I tutaj Karina była mała.
to moja mama mówi, idź po Karinę, przyprowadź ją, no dobra. Przyprowadziłem, ona w ryk, że ona chce z powrotem. O Jezu, ale mnie wtedy nerwowała i tak kilka razy mnie oszukała. Tak, tu ludzie przestali chodzić, bo tu ścieżki nie ma. No tu była ścieżka normalnie, żeby tędy chodzili. Przestali chodzić tutaj. Ale jaja. Co to? Tu nie było nic kiedyś w ogóle. Myśmy tutaj browary pili. Tak, ale jak już tu przyjeżdżaliśmy do babci, to pamiętam, że widzę. Tak, moi kochani, swoją wycieczkę tutaj kończę. W miejscu to jest ścieżka, którą ja pobieżałem do szkoły. Jak byłem w szkole średniej, to już tutaj mieszkałem. To jest moje ostatnie miejsce zakwaterowania w Warszawie. Potem na studiach też, że troszkę tu mieszkałem przez krótki czas, zanim się nie wyprowadziłem do akademika. To jest mój dom, w którym kiedyś ja sobie pomieszkiwałem. Tam są takie dwa okna. O, tutaj to są te dwa okienka, w których jednym to jest od kuchni, drugie to jest od pokoju mojej siostry. Ja miałem z drugiej strony tego bloku. W każdym razie sentymentalnie sobie tutaj idę, wieje wiaterek, troszeczkę osłonię, żeby nie dmuchało za mocno. Powinienem iść w ten sposób, żeby wam pokazać coś tutaj. No, tak to ładnie wyglądało. Ale co ja pokazuję? Przecież ja mieszkałem w tym bloku. Co ja pokazuję sąsiadów. No. Idę wam zaraz śniadanko uroczyste, także bardzo sentymentalnie. Też sobie trochę czas spędzam, impreza imprezą, ale trzeba troszkę powspominać. Tam są garaże, w których trzymaliśmy samochód i rowery. Nie, rowery były w piwnicy, przepraszam, zobacz. Przepraszam bardzo, były w piwnicy. Dobra, a jestem pod kolor bloku mojego ubrany na zielono. Dziękuję bardzo, do widzenia.